Cześć, cześć kochani! Daily z lektorem numer 2. I dzisiaj bardzo krótkie, bardzo proste pytanie, ale jakże ważne, jakże intrygujące. Pytanie anonimowe. Ile zarabia lektor? Ile zarabia lektor? No tak, no tak. Słuchajcie, no co ja mogę powiedzieć? To nie o to chodzi, że ja nie chcę o tym mówić, bo nie wiem czemu, ale w Polsce mamy jakieś takie przyzwyczajenie do tego, że nie wypada mówić o pieniądzach, nie wypada mówić o kwotach, nie wypada podawać liczb. Najwyżej można powiedzieć, że się dobrze zarabia albo się niedobrze zarabia. No i jakoś tak zawsze trochę omijamy ten temat. Ja nie mam problemu z mówieniem o takich rzeczach i jasno zawsze mówię o kwotach, które biorę za jakieś zlecenie i tak dalej. Ale to jest bardzo indywidualna kwestia. I to nie jest tylko sprawa wynikająca z zdolności konkretnego lektora, z jego marki, z jego rozpoznawalności, z jego głosu, ale też na przykład bardzo często zależy od pewnych umiejętności i pewnego doświadczenia sprzedażowego, bo znam lektorów, którzy nie mają wcale wybitnych głosów, ale potrafią je bardzo dobrze sprzedać i zarabiają bardzo przyzwoicie, a znam też lektorów, którzy mają wybitne głosy, znane głosy, rozpoznawalne głosy, no, którzy godzą się na naprawdę głodowe stawki i potrafią nagrywać na przykład zlecenia za kilkadziesiąt złotych, co jest no, uważane za dumping cenowy, umówmy się, to już jest poniżej wartości powiedzmy w ogóle uruchomienia sprzętu w studiu, prawda? Także to zależy od bardzo wielu czynników i najlepsi lektorzy, ci, którzy są dobrze prowadzeni menedżersko, czasem mają swoich menedżerów, swoich agentów, czasem po prostu robią to sami. Jeśli dobrze i w pewien konsekwentny sposób prowadzą swój marketing, budowanie swojej marki, są w stanie naprawdę całkiem dobrze z tego żyć i zarabiać całkiem dobre pieniądze. No umówmy się, przeczytanie reklamy 30-sekundówki do telewizji, no to jest wydatek od no, przynajmniej 1000-1500 złotych w górę, a czasem jeszcze przy rozszerzeniu praw na przykład na telewizję na kilka lat, plus na internet, plus na radio, plus jeszcze jakieś skróty, to może się zrobić pięciocyfrowa kwota, więc to nie są małe pieniądze dla tych najbardziej rozpoznawalnych głosów i dla tych największych nazwisk w Polsce. Natomiast no też umówmy się, no takich nazwisk w kraju nie mamy zbyt wielu, no w kółko słyszymy przecież bardzo podobne albo te same głosy właśnie w stacjach radiowych i telewizyjnych i to nie jest przypadek, no jak studio, które produkuje tego typu rzeczy ma już sprawdzony głos, który przeczytał już kilkadziesiąt czy kilkaset reklam, oni nie mają powodów szukać nowego głosu, nowego lektora. Oni wolą po prostu klientowi podłożyć pod nos coś, co jest sprawdzone i coś, co jest znakomite. No i trudno im się dziwić, oczywiście, prawda? Także można zarobić całkiem dużo, te stawki bywają bardzo wysokie. Natomiast no, nie ma się co oszukiwać, że 80 czy 90% rynku to są ludzie, którzy no, pracują za stawki, które są niskie. I nie mam tutaj na myśli, że oni zaniżają te stawki. No po prostu w Polsce ta praca jeszcze nie jest no, tak postrzegana, czy nie jest w taki sposób uregulowana na przykład związkami zawodowymi jak na Zachodzie, no, w Stanach Zjednoczonych czy w Wielkiej Brytanii, bo na tych rynkach zdarza mi się pracować, no tego typu rzeczy są bardzo mocno uregulowane. Nie ma miejsca na dumping, nie ma miejsca na niskie stawki. Te ceny za realizację właśnie zleceń lektorskich są dość wysokie, nawet jak na standardy tamtejsze, zachodnie, a co dopiero na standardy nasze, polskie, więc jeszcze trochę lat przed nami na pewno, póki to się zmieni, ale prawda jest taka, że no, większość rynku pracuje za stawki niewysokie, więc nie jest to na pewno Eldorado, albo trzeba naprawdę się nieźle narobić, nacharować przez miesiąc i wyrobić mnóstwo projektów, żeby się z tego jakaś no, sensowna suma uzbierała, albo trzeba faktycznie no, już mieć na tyle rozpoznawalny głos, żeby trafiać do dużych produkcji. Dużych mam na myśli głównie reklamowych produkcji, bo to one są zawsze najdroższe i za takie produkcje faktycznie no, kilka nawet raptem zleceń w miesiącu można całkiem przyzwoicie żyć. Także bardzo otwarte pytanie tak naprawdę i bardzo otwarta odpowiedź, ja mam tego świadomość.
Ale trudno coś więcej powiedzieć tak naprawdę. To jest bardzo płynna sprawa. W dodatku zmienia się bardzo mocno. No, w czasach pandemii stawki też poleciały trochę na łeb, na szyję, bo no, na rynku się namnożyło dużo więcej chętnych, dużo więcej świeżych freelancerów, aktorów, którzy zaczęli właśnie pracować z mikrofonem, więc to też wpłynęło właśnie na zmianę stawek, więc to wszystko trochę jest płynne. Bywają lepsze, bywają gorsze momenty. Czasem jest tak, że przez miesiąc telefon milczy, a potem w następnym miesiącu w ciągu 2-3 dni odbijamy to wszystko z nawiązką, bo wpadnie kilka zleceń za dobre pieniądze. Także to jest specyficzna praca, no chyba tak jak każda praca freelancerska, prawda? Jeśli mówimy o freelancerach, lektorach, to jest bardzo specyficzna forma pracy i trzeba się z tym oswoić, trzeba się do tego przyzwyczaić. Dzięki za to pytanie. Jeśli interesują Was kolejne materiały z tej serii, z tego 30-dniowego Q&A, koniecznie zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę i jeśli chcecie, zadajcie swoje pytania w komentarzu. I widzimy się już jutro o 18:00. Do zobaczenia!